Witam skoro serdecznie oraz kolejny i gdy w tle będziecie widzieć różne to gameplaye z Call of Duty EW, tak, prawdopodobnie z nowego DLC, będziemy rozmawiać się o połączeniu. Od razu podkreślam, że tak powiem, będziemy przechodzić punkt po punkcie i niektóre z tych punktów nie będą miały nic do czynienia z samym połączeniem w sobie. Dopiero, że tak powiem, będziemy do tego coraz bardziej przechodzić, bo jest tu kilka innych jeszcze faktorów, które równie dobrze mogą nas mylić, że ma to coś z połączeniem do czynienia. A więc jedziemy. I czasami będę robić trochę głupie przykłady, ale żebyście po prostu, żeby dla każdego było to zrozumiałe, tak? Więc dla tych, co się rozumią na technice, niech nie robią wielkich znaków zapytania, dlaczego on to tak głupio tłumaczy, skoro da się to lepiej wytłumaczyć, bo chodzi też o ludzi, którzy tak powiem nic z techniką nie mają do czynienia. A więc jedziemy z koksem. Numer 1. Zacznijmy od tego, aby sprawdzić status serwerów i PlayStation, Xbox One, PC. Zależy na której konsoli jesteśmy, na której, że tak powiem, platformie. Warto zawsze luknąć na stan serwerów. Dlaczego? Mogą tam być zawsze jakieś problemy, może działać sam serwer w sobie, ale może mieć jakieś problemy. Dobre przykłady w chwili obecnej to są właśnie serwery Xbox One. Od już ponad miesiąca jest pewien bug na serwerach i w życiu byśmy się o tym nie dowiedzieli, dopóki właśnie się nie wejdzie na status serwera i zobaczy, aha, w tym punkcie coś może nie działać, bo tam jest jakiś problem. I wtedy wiemy, tak, że to nie jest z powodu naszego internetu, naszej konsoli, naszej gry czy cokolwiek, tylko po prostu, bo jest w jednym z, że tak powiem, rejonów lub w jednej z funkcji danego serwera jakiś bug. Tak, i tutaj warto zawsze sprawdzić, aby ten problem po prostu jako pierwszy odrzucić, tak? Bardziej błahostka, ale warto. Druga rzecz, że tak powiem, jedna z ważniejszych rzeczy, to jest już sam fakt, czy gramy przez kabel, czy Wi-Fi. Tak, to robi bardzo wielką różnicę. Każdy z was lub większość z was będzie znała ten, że tak powiem, nie tyle co fenomen, ale właśnie sytuację, że kładzie się telefon koło jakiegoś głośnika i nagle w głośniku wychodzą dziwne dźwięki. Co to jest? To jest po prostu wpływ fal telefonu, tak, fal radiowych telefonu na ten głośnik, tak, bo te fale, że tak powiem, reagują z kablami, które do tego głośnika idą i przez te kable nagle przechodzi sygnał, którego ogólnie z samej wieży w sobie sprzętu audio nie wychodzi, tak, po prostu te, że tak powiem, dźwięki się wpychają w ten przesył. I to jest coś, co, że tak powiem, gra właśnie przy Wi-Fi bardzo wielką rolę. Czy jest to mikrowela? Czy są to właśnie telefony w domu, które się łączą z internetem, aby uaktualnić status Facebooka, czy aplikacje, czy cokolwiek? Wszystko powoduje pewne, że tak powiem, niedokładności w połączeniu Wi-Fi, tak? Każde, że tak powiem, fale radiowe w pewien sposób mogą przeszkadzać innym falom radiowym, tak? Wiadomo, że są inne częstotliwości, to i tamto, jednak zawsze może się coś takiego zdarzyć. Dobrym przykładem jest, tutaj mniejsza osób z was będzie znać ten problem, jeżeli są takie nadajniki i odbiorniki do obrazu telewizyjnego, że możecie przykładowo to, co macie w jednym pokoju, przesłać na telewizor w drugim pokoju bez kabli, tak? Są takie dwie antenki, się kupuje i się jedną wstawia tu na telewizorze, drugą tam i nagle mamy ten sam obraz na dwóch telewizorach, tak? A przełączamy tylko jeden. Bardzo fajna rzecz, ale ten sprzęt przykładowo nie działa zbyt dobrze w momencie, gdy włączymy w naszym domu mikrowelę. Mikrowela jest, co prawda, dobrze osłoniona, żeby nie wychodziły tam żadne jakieś groźne rzeczy z tej mikroweli, jednak tak czy inaczej wychodzą całkiem innym, nieszkodliwe, ale tak czy inaczej fale radiowe i zakłócają ten przesył, tak? Więc jeżeli wasz sąsiad piętro wyżej, piętro niżej lub obok sobie odpali mikrowelę, zakłóca to też w dużym sensie nasze fale radiowe, czym są też właśnie, że tak powiem, sygnały Wi-Fi. To jest jeden z wielu powodów. Sam ping, samo opóźnienie i tak dalej wzrasta dość mocno właśnie, jeżeli jesteśmy połączeni przez Wi-Fi. Więc jeżeli macie możliwość, zawsze łączcie się przez kabel. Nawet jeżeli ten kabel ma mieć 150 metrów, no problem. Tutaj akurat jedną rzecz od razu też wam powiem, nie każdy kabel każdemu równy. Są różne kategorie kabli internetowych, tak, kabli LAN. Mamy CAT4, CAT5, CAT5E, CAT6, CAT6E i tak dalej, itp. itd. Różnią się one małymi, że tak powiem, drobnostkami, jednak przy niektórych sprzętach może to grać pewną rolę. A przede wszystkim przy odległościach, jakie mamy. Mówi się ogólnie tak, lub przynajmniej ja to tak całe życie już, że tak powiem, robię. Wszelkie kable, które są dłuższe niż 100 metrów, ja od razu biorę minimum CAT6. Zawsze u mnie tak było, tak? Czy tam chyba 5E. I tyle. Ale
Jeżeli idziecie, przykładowo macie zamiar teraz sobie jakoś na dniach kupić lub na tygodniach, miesiącach, nieważne, kupić kabel internetowy, to oczywiście zawsze jest najlepiej kupić ten po prostu najlepszy. I w chwili obecnej, o ile się nie mylę, jest to właśnie CAT 6E. Jest tu duża różnica, do jego poprzednika przykładowo jest to różnica 250 Hz odświeżania, a 500 Hz. Co daje większą możliwość przesyłu większej, że tak powiem, ilości danych w tym samym momencie i szybciej ją odświeżać itp. itd., tak? Tutaj wam zlinkuję w opisie różne to linki, tak? I do tych kabli, jakie są różnice między CAT5, CAT6, CAT6E i tak dalej. I do każdej kolejnej rzeczy, do tych serwerów, które wspomniałem wcześniej, jak sprawdzić status, wszystkie linki, będzie ich dość sporo zaraz, wszystkie linki dam wam w opisie, więc dzisiaj naprawdę opłaca się zajrzeć też ten opis, aby właśnie, że tak powiem, móc samemu też te kroki, krok po kroku sprawdzić samego dla siebie, tak? A więc jeżeli jest możliwość, a możliwość prawie zawsze jest, to łączyć się przez kabel, nawet jeżeli on ma biegnąć przez pół podwórka, przez pół wsi. Jeżeli jest taka możliwość, łączcie się przez kabel. Ważna rzecz. Kolejna ważna rzecz to jest oczywiście to, na czym wyświetlacie grę, czyli monitor versus telewizor. I tutaj można powiedzieć, że w międzyczasie, w roku 2017, technologia już jest na takim stanie, że ten response time, tak, czyli czas reakcji telewizorów jest dość niski. Tym bardziej, że wiele telewizorów ma nawet taki gaming mode i mają dość szybkie odświeżanie, czasami nawet i 5 milisekund, a już chyba nawet widziałem telewizor od LG, który ma nawet 2 milisekundy, tak? Nice. Czy jest tak czy inaczej telewizor dobry do grania w FPS-y? Nie. Dlaczego nie? Po pierwsze, chodzi o same jeszcze odświeżanie, że tak powiem, obrazu. To są te herce, tak? Mamy 60 Hz, 140 Hz, 144, 250 i tak dalej. W telewizorach mamy nawet czasami i 600 Hz. Jedno trzeba podkreślić. 600 Hz na telewizorze to jest nic w porównaniu do 144 Hz na monitorze. To jest całkowicie inna technologia. Co prawda, obydwie te technologie używają słowa Hz, jako żeby, tak powiem, liczyć tą jednostkę, jednak działa ona trochę inaczej. Nie ma jedna z drugą aż tak dużo do czynienia, jak to na pierwszy rzut oka wygląda. Więc dobry monitor zawsze będzie, średni monitor, nawet słaby monitor, będzie zawsze lepszy niż w miarę dobry telewizor. Już pod samym tym względem, ale to jest też w sumie mniejszy problem. Tak, bo mówię, w dzień dzisiejszy mam już dość dobre sprzęty, które mają naprawdę ładne odświeżanie, ładny response time, very nice. I to nawet telewizory, które mają 60 cali. Jasne. Ale przychodzi kolejna rzecz i tutaj różnica jest największa, zdecydowanie największa między obydwoma sprzętami. To jest sam input lag danego sprzętu. Co to jest? Co to jest ten input lag i czemu jest to coś innego niż response time? Czas reakcji, input lag, czyli lag odbioru. Nie rozumiem. Są to dwie inne rzeczy. Response time, czas reakcji, to jest jak szybko wasz monitor daje radę zmieniać, że tak powiem, kolory, tak? Z szarego na szare. Trochę tak głupio to brzmi, ale tak się zawsze mówi. To jest po prostu jak szybko wasz monitor reaguje na dane, że tak powiem, impulsy, tak? Ale właśnie, słowo impulsy. Te impulsy najpierw do tego monitora muszą dojść. I to jest ten input lag. Między waszym sprzętem, który podłączacie do telewizora lub monitora, ta droga do telewizora i jak szybko on te impulsy potrafi, że tak powiem, aha, coś dostałem, to mam wyświetlić tu i tu, to jest ten input lag. A to, jak później szybko zmienia i odświeża ten obraz, to jest ten response time i później refresh rate, tak? To są te kolejne rzeczy. I to jest to. Telewizory zawsze miały, mają i prawdopodobnie jeszcze długo będą miały o wiele większy input lag niż monitory. Są strony, tam jest strona chyba displaylag.com, jak znajdę jeszcze jakieś inne takie naprawdę warte wspomnienia, to je też zlinkuję w opisie. Gdzie można sprawdzić? Większość sprzętu, większość telewizorów, większość monitorów jest tam gdzieś na liście i można sprawdzić, jaki ten sprzęt ma input lag. I to jest ważna rzecz. Mówię, telewizory przeważnie mają o wiele, wiele więcej niż monitory i to warto zawsze sprawdzić. I monitory zawsze będą miały o wiele mniejsze. I są też różnice między monitorami samymi w sobie. Te różnice ale są tak małe, że praktycznie nie grają one roli. Tak czy inaczej, jeżeli mamy zamiar kupić nowy monitor, to opłaca zawsze się wpisać w Google nazwę tego lub model tego monitora i wpisać input lag. I może akurat znajdzie się jakaś strona, która już to testowała. Jest kilka różnych sposobów tego testowania. Przeważnie testuje się to porównując do monitora CRT, tak? Czyli tych starych, takich jeszcze dużych, szerokich, głębokich monitorów, ponieważ one jeszcze działały w całkowicie inny sposób, taki bardziej analogowy i tam czegoś takiego w ogóle nie było. Tak, takiego czegoś jak input lag. Dopiero od, że tak powiem, tej naszej całej cyfrowej generacji się to wszystko zaczęło.
i dlatego przeważnie porównuje się z takimi monitorami CRT i właśnie te opóźnienie, ile dłużej potrzebuje LCD, LED, TN, panel, nie wiadomo co, ile czasu to IPS, ile czasu to potrzebuje, aby wyświetlić pewien obraz, który idzie właśnie ze sprzętu A, ile CRT i zawsze są różnice. I dlatego właśnie zawsze warto sprawdzić, tak? Gdzie mówię, przy monitorze zawsze to będzie tak czy inaczej w takim rejonie, że praktycznie nas to nie interesuje. W telewizorze już tak. W telewizorze bardzo mocno opłaca się sprawdzić to, jaki ma ten dany telewizor input lag. W monitorze nie, w telewizorze tak, jeżeli się wcześniej przejęzyczyłem, żeby było jasne. Okej, mamy wytłumaczone już teraz kabel, mamy monitor, wszystko very nice, przechodzimy dalej. Że tak powiem, sprzętem monitor, kabel, konsola. Ważna rzecz. W większości ludzi wydaje się, okej, ja mam konsolę, więc to, jakie mam podzespoły, to nie jest ważne. Bo każda konsola jest taka sama. Zong, błąd. Nie. Macie w konsoli różne to rzeczy, które mogą bardzo mocno wpłynąć na to, jak wasza konsola działa. W PC-cie jest to przykładowo przy kartach Nvidia, przynajmniej nowszej generacji. Też bardzo szybko można to sprawdzić, tak? To, o czym wam teraz powiem. To jest brud. Warto jest konsolę bardzo regularnie odkurzyć. Jeżeli już otwieraliście swoją konsolę, to ją też przeczyścić. Naprawdę ładnie, czyściutko trzymać konsolę. Naprawdę brutalnie się to opłaca. Dlaczego? Bo właśnie tak samo jak i w przypadku nowych kart graficznych Nvidia lub nowszych, nie całkiem nowych, to jest coś takiego, że jeżeli, przykładowo wiatrak, tak? W powietrzu nie tylko mamy kurz, mamy też ogólnie wilgoć, tak? Tłuszcze. I to kiedyś przykleja się do tych wszystkich wiatraków, do łożysk, to i tamto, i te wiatraki po prostu działają wolniej. Przez cały syf, włosy, kocie, psie czy cokolwiek, wasze własne, przez kurz, tak czy inaczej, przez radiator przechodzi mniejsza ilość powietrza, więc mniej też ciepła jest odprowadzane, tak? I dzisiejsze sprzęty, tak jak właśnie nasze konsole, PlayStation, Xbox One i karty graficzne Nvidia, przykładowo, Radeona nie wiem, bo mnie Radeon w ogóle nie interesuje. Jest tak, że jeżeli karta zaczyna się przegrzewać lub robi się zbyt ciepła, to automatycznie takt danej karty schodzi w dół. Jeżeli nie mamy odpowiedniego programu odpalnego, to nawet o tym nie wiemy. Karta działa wolniej, ale nie wiemy, tak? I nagle się dziwimy, dlaczego w grze teraz mam 30 FPS-ów, gdzie wczoraj grałem i miałem 40. Tak, ale w pokoju już macie cieplej, albo właśnie karta się zabrudziła, albo cokolwiek. I dlatego warto czyścić swoją konsolę, aby zawsze była wystarczająco chłodzona, aby też dane podzespoły mogły działać na 100%. Bo tak, nasze konsole naszej generacji mają tą technologię, że jeżeli nagle robiłyby się zbyt ciepłe, to zaczyna takt procesora i karty graficznej schodzić w dół i tego nie widzimy, a zaczyna działać wolniej. Czym to wynika podczas gry? Spadkiem klatek nagle, których wcześniej nie mieliśmy w tej grze, myślimy, że to przez jakieś DLC czy przez cokolwiek, a tak naprawdę nasza konsola jest po prostu syfiata. A spadki klatek często gęsto mogą się zakończyć tym, że zginiemy w jakimś tam pojedynku, tak? Bo akurat w tym momencie mieliśmy spadek klatki i widzieliśmy gościa dwie klatki później. Przykładowo. To jest mała pierdółka, ale kluczyk po kluczyku, aż będziemy mieli ich w pizdu. Kolejna rzecz oczywiście w konsolach, co się zawsze da wymienić i zawsze coś pomaga, to są oczywiście dyski same w sobie. Dysk SSD. Najlepsza inwestycja chyba do konsol, tak? Do wszelkich gier single player, tak czy inaczej, bo wtedy ładują nam się mapy brutalnie wcześniej, kampania ładuje nam się wcześniej, w GTA o wiele wcześniej ładują nam się tekstury o wiele dalej od nas, tak? Bo wtedy, że tak powiem, dysk o wiele szybciej dochodzi do tych plików, do tych tekstur, które też potrzebuje, bo po prostu jest szybszy. Tylko jest jeden minus tego całego. Dysk SSD w takim, że tak powiem, no w większej wielkości, 500 giga, terabajt, nie są tanie. Tak? One praktycznie już kosztują jak pół konsoli, jak czasami niecała. Więc co zrobić, jeżeli nie mam pieniędzy na dysk SSD, a tak czy inaczej chciałbym, żeby mój dysk był szybki? Trzymać go pustym. O co chodzi w zwykłym, normalnym dysku, tym standardowym, który macie w konsoli, obojętnie czy Xbox, czy PlayStation. Nie zapełniać tych dysków. Ponieważ... Co prawda nasze konsole mają coś takiego jak RAM, tak? Pamięć RAM. I tam są zawsze wpisywane te pliki tymczasowe, tak? Czy są to właśnie tekstury i inne pierdółki. Ale też duża część rzeczy jest zapisywana w plikach cache na dysku samym w sobie. Są to pliki tymczasowe na dysku, tak? I czym mniej mamy miejsca na dysku, tym mniejsze muszą być też te pliki.
i wtedy muszą być one częściej zmieniane, co po prostu powoduje coraz większą pracę danych dysków. Co też zwiększa przy okazji temperaturę samej konsoli w sobie i spowalnia inne podzespoły. To już całkowicie co innego, tak? Już naprawdę bardzo mocno ssane z palca. Ale naprawdę jest tak? To na PC-cie można bardzo szybko wytestować, tak? Przykładowo sobie w Premierze czy After Effects zrobić cache na dysku lub na partycji, gdzie nie mamy właśnie miejsca, to zobaczymy, że nagle zaczną te programy działać tak brutalnie powoli, że się żygać chce. Tak? A właśnie te programy mogą bardzo wiele cache na dysku zjadać. Jest też tak z grami. Więc jeżeli macie jakieś gry, filmy, zdjęcia czy cokolwiek na dysku, której nie macie zamiaru już grać lub oglądać, to usuwajcie. Żeby zawsze było wystarczająco lub więcej niż wystarczająco miejsca pustego na dysku twardym na konsoli. Uwierzcie mi, to w nie jednej, nie dwóch sytuacjach wam to pomoże. Aby nie było właśnie spadek klatki, aby się gra szybciej wczytała, czy cokolwiek. Czym mniej gówna na dysku, tym szybciej on działa. Bardzo prosta rzecz. Dokładnie. Co jeszcze można zrobić, aby dysk działał lepiej? To jest refragmentacja lub defragmentacja. W konsoli PlayStation 4 wiem, jak to się robi, już samemu nieraz to robiłem i wam w opisie też najlepiej link wyślę do jakiegoś filmiku, który to pokazuje. W Xbox One nie wiem, więc jeżeli któryś z was akurat wie, jak się defragmentuje dysk na Xbox One, chętnie może dać znać w komentarzu, wtedy ja to dodam do opisu. Tak, chyba że znajdę zanim ten filmik się wgra na kanał. Dokładnie, to są rzeczy, które warto na nie spojrzeć. Mówię, małostki, tak, i czasami może to oznaczać jedną milisekundę, albo po prostu, nie wiem, dwie klatki, które się przytną, czy cokolwiek, ale to wszystko składa się w całość. Tak samo jak kolejny punkt, i to jest taki trochę sprzeczny punkt, tak, ja mam całkowicie inne podejście niż bardzo wielka ilość ludzi do tego. To jest to graniem z padem podłączony kablem, a nie kablem, lub bez kabla, tak, czyli czy gramy bez kabla, czy z kablem, bardzo proste. Wiele ludzi jest tego zdania, że jest różnica i dlatego też praktycznie wszyscy pro playerzy, którzy widzimy na wszelkich ESL Championship, CWL i nie wiadomo co jeszcze, wszyscy grają na padach podłączonym kablem do konsoli. Tak, tym bardziej w tej nowszej generacji padów do PlayStation 4 Pro jest już ta obsługa, że dane mogą przechodzić przez kabel USB. Nie przez Bluetooth, nawet jeżeli podłącza Bluetooth. Jeżeli nawet mamy podłączony kabel, tak? Tak było w pierwszej generacji padów do PlayStation 4, że mimo, że mieliśmy kabel, ten kabel tylko i wyłącznie ładował pada, ale nie przychodziły żadne informacje. Teraz już w międzyczasie jest to inaczej. I może, naprawdę, ja tego tak nie widzę, ale widocznie może coś w tym jest. Jeszcze żadnych jakichś takich testów nie widziałem, gdzie bym powiedział, o kurde, serio, wielka różnica. Ale skoro wiele, wiele prosów w to wierzy, to może coś w tym jest? Ja nie będę mówił, że tak nie jest, skoro po prostu nie wiem lepiej, tak? Więc dlatego ten punkt na 100% musiałem wbudować w ten materiał, aby nie było, że nie mówię wam tego, bo ja w to nie wierzę, tak? Lub ja po prostu nie wiem lepiej. Więc jest wielu ludzi, którzy w to wierzy, jest też taka możliwość, macie możliwość trzymania pada podłączonego kablem, to to róbcie. Proste jak but. I teraz przechodzimy do bardziej technicznych informacji i do bardziej, że tak powiem, skomplikowanych rzeczy, które naprawdę mają coś do czynienia z połączeniem samym w sobie. I zacznijmy od samego początku, to jest wasz startowy ping. Ja to tak nazwę, nie wiem jak nazwać to lepiej i wydaje mi się, że to jest nazwa dość przejrzysta. Dla wszystkich, tak? Podkreślałem to na początku materiału. Startowy ping, co to jest? Wyobraźcie sobie, że jeżeli wy wpisujecie teraz adres w waszą przeglądarkę, przykładowo google.com. Co się dzieje? Z waszego peceta wychodzi informacja do waszego dostawcy internetowego najpierw z taką linijką zdania google.com. Ale czegoś takiego w internecie nie ma jak google.com. Co to jest google.com? Wasz dostawca ma adresy. On się nazywa DNS. I on przetwarza te google.com, ten alias, na dany adres IP, gdzie ta strona się znajduje. Tak? I wtedy między serwerami jest komunikacja nie przez Google lub co innego, tylko właśnie adresami IP. I wtedy przykładowo wasz dostawca mówi, ok, google.com to jest IP, teraz tylko dla przykładu, 8888, więc na 888 wysyłam tego gościa, który to wpisał. I ta informacja idzie do serweru Google i tam serwer widzi, aha, ten gość stamtąd i stamtąd chce wejść na moją stronę, więc żeby widział też u siebie u góry w adresie, jak ta strona się naprawdę nazywa, to my zmienimy znowu te 8888 na google.com. I wy widzicie tą stronę. Teraz informacja idzie z powrotem, abyście naprawdę ją też widzieli, z powrotem z serwera Google do serwera waszego dostawcy. Przeważnie jest jeszcze jakiś centralny serwer pomiędzy nimi innymi, czasami nawet więcej.
i dopiero wtedy do was ta informacja i widzicie, a wczytała mi się strona. Tak? Te wszystkie wczytywanie strony to jest mniej więcej ta droga właśnie przez waszego dostawcę internetowego, często gęsto przez jakiś centralny serwer, przez serwer danej strony i wtedy dopiero ta sama droga całkowicie z powrotem i to jest ten czas, jak wam się wczytuje dana strona, tak? Przedowo strony, gdzie jest dużo zdjęć, to i tamto trwają o wiele dłużej, bo wy wysyłacie informację, że chcecie zobaczyć dane zdjęcia, daną witrynę i ta strona wysyła te informacje z powrotem tą całą drogą, tak? Jest to dość daleka droga. I teraz, co z tego wszystkiego, to jest ten taki startowy ping. To jest ping między tobą, a twoim dostawcą internetowym. Bardzo proste. To jest ping, który praktycznie zawsze, obojętnie jaką stronę byście nie wpisali, czy cokolwiek byście nie robili przez wasze połączenie internetowe, ten ping zawsze będzie. I nie da się go już pozbyć. I teraz, okej, skąd mam wiedzieć, jaki to jest ping? Jest ciężko. Żaden internetowy dostawca wam tego nie powie, chociaż samemu mógłby to sprawdzić, jaki ma ping do was. Są też, jeżeli wiecie, jaki adres IP ma wasz dostawca internetowy, tutaj są różne narzędzia do tego, da się to w sumie sprawdzić. To można by było zapingować, tak jakby z peceta to i tak dalej, itp. Itd. i sprawdzić. Jak da się to zrobić łatwiej, nie ucząc się jakiś komend, używać komand okna i tak dalej. Jest taki program Ping Plotter. I w tym programie możecie wpisywać wszelkie strony internetowe, adresy IP, to i tamto i ten program co kilka sekund wysyła pakiety tam i z powrotem i patrzy, jaki jest ping. Jeżeli w tym programie dacie radę znaleźć jakąś stronę, jakiś serwer, do którego macie mniejszy ping niż 30, to można powiedzieć, że was internet jest ok. Lub nawet dobry. Na dzisiejszy czas nawet bardzo dobry. W Niemczech super. Jeżeli nie dacie rady znaleźć takiego serwera, to macie problem. Bo będziecie zawsze mieli w kodzie problemy. Nie tylko w kodzie, w innych grach też. Nie są to jeszcze wielkie problemy, ale już tu te problemy się zaczynają. Jak teraz dowiedzieć się, o, gdzie jest jakiś najbliższy serwer, gdzie mógł to sprawdzić? Wchodzicie na strony typu speedtest.net i tak dalej i patrzycie, do jakiego serwera was łączy, bo ta strona łączy was zawsze z tym najbliższym serwerem, jakimś dostępnym w pobliżu i kopiujecie po prostu adres tej strony internetowej, która tam jest podana lub adres IP danego serwera do tego programu i ten program cały czas. Speedtest.net i inne te strony testują to tylko raz. I może być, że akurat w tej sekundzie lub w tych dwóch sekundach mieliście fajny ping. Ale ogólnie macie bardzo wiele straconych pakietów i innych problemów i to możecie dobrze sprawdzić tym programem. O ile się nie mylę, go można przez 2 tygodnie używać w pełnych funkcjach. Po 2 tygodniach już nie wszystkie funkcje są dostępne, ale też wystarczy wam praktycznie pół godziny i wszystko już wiecie. A więc zainstalować, wypróbować, odinstalować najlepiej. Bardzo dobry program. Wtedy wpisujecie ten serwer i on przykładowo sobie ustawicie, nie wiem, co 2,5 sekundy odświeżanie i co 2,5 sekundy widzicie, jaki jest ping do danej strony. I najlepiej tak poczekać 5, 10, 15 minut i wtedy widzicie, czy tracicie pakiety z tym serwerem, czy ping rośnie, czy maleje, tam widzicie statystyki, najwyższy ping, najmniejszy ping, średni ping. I to jest, że tak powiem, ten ping. Lepszego pingu nie będziecie mieli nigdy w życiu do serwera Call of Duty. Do tego, ale przejdziemy zaraz. To jest wasz taki naprawdę, ja bym to nazwał startowy ping, tak? Którego po prostu się nie pozbędziecie. I tutaj jedyną opcją, to jest się wtedy, jeżeli macie naprawdę, nie wiem, 40-50 zawsze minimum, to wtedy warto skontaktować się z dostawcą internetowym i powiedzieć, ej człowieku, kurde, jestem takim pro i sportowcem i tylko i wyłącznie przez twój internet i mój wielki ping nie jestem w stanie teraz wygrać miliona dolarów, jesteś w stanie coś zrobić. Może on coś zrobi, ale prawdopodobnie nie. Wtedy zostaje tylko zmienić dostawcę internetowego. Tutaj znowu pytanie, który ma lepszy ping? Zostaje tylko i wyłącznie sprawdzić u znajomych, którzy gdzieś w pobliżu mieszkają, mają innego dostawcę internetowego, u nich odpalić ten program, zapingować te same serwery, tak, i porównać różnice. Aha, u niego w tym programie on ma nagle 20 milisekund, a u mnie jest 40. Czyli, mimo że pingujemy ten sam serwer z tej samej, że tak powiem, okolicy, on ma 20 milisekund mniej, czyli połowę. Jego dostawca ma lepsze kable, czy cokolwiek, serwery, czy cokolwiek. Lepiej to u niego funka, warto zmienić dostawcę. Ważna rzecz, naprawdę ważna rzecz, nie można tego pomijać. Ale inaczej niż zmienić dostawcę, prawdopodobnie nie znajdziecie innego rozwiązania. Okej, teraz mamy ten startowy ping. Przechodzimy do następnego punktu i to jest oczywiście odległość serwerów samego Call of Duty. I tutaj zaczniemy już od pierwszego mitu, który już się utrzymuje tyle lat, który za każdym razem drapie się po głowie i tego nie umie pojąć.
To jest oczywiście, w tym Call of Duty miałem lepsze połączenie niż w tym innym. LOL. Dlaczego LOL? Ja wam pokażę tutaj mapę, gdzie są serwery Call of Duty EW. I remastera, to są te same serwery. I praktycznie mógłbym też dokończyć te zdanie, mówiąc, że też Call of Duty Black Ops 3, AW, Ghosta, Black Ops 2. Rozumiecie, na co chcę wyjść? To są te same serwery. To nie jest tak, że w jednym kodzie mamy 20 serwerów dostępne, w innym kodzie mamy tylko 4 serwery dostępne, czegoś takiego nie ma. Serwery, które opłaca Activision, są zawsze te same. To są te same budynki, te same piwnice, te same skrzynki, te same serwery. Więc ten fakt już odpada. Zaraz wejdę, ale w to głębiej. Więc tutaj są inne różnice. Są inne różnice. To jest lag gry, lag silnika gry. Później samo lag compensation, na jakim poziomie działa to i tam. To może wpływać na to, jak odczuwacie dane połączenie w grze. Ale połączenie samo w sobie, lub serwery, lub ich jakość jest zawsze ta sama. Teraz jedyne, co się zwiększy z WW2, i jest też pewne prawdopodobieństwo, tutaj już była pewna rozmowa na Reddicie, ale nic pewnego, więc nie będę za bardzo gdybał, że podwyższą też to z premierą WW2, podwyższą też to w innych Call of Duty. Tu chodzi o tick rate, tak? Znowu tak jakby refresh rate samego serwera w sobie. Nie wiem, jak to inaczej opisać, aby za dużo słów nie rzucać w filmik. Czyli po prostu tick rate to jest, jak często serwer odświeża, tak? I to będzie w WW2 o wiele lepiej, praktycznie 3 razy lepsze niż teraz w kodzie IW lub każdym innym, który był teraz na rynku, tak? Wszędzie mieliśmy 20. Jak dobrze poszło. dokładnie. Ale tak czy inaczej, odległość do samych serwerów w sobie gra dużą rolę. I tutaj teraz, okej, ale Pingwin, co mi z tej odległości i co mi z tej twojej pięknej mapy, skoro i tak mi to nic nie mówi. Najpierw zacznijmy od faktu, który mi już został tyle razy zarzucony, że ja gram i mam takie i takie KD i wyniki, bo mieszkam w Niemczech i w Niemczech mamy pełno serwerów. Bzdura totalna. W Niemczech mamy tak samo jak i w Polsce jeden, jedyny serwer. I tak, Call of Duty ma w Polsce serwer. I to nie od dzisiaj, nie od jednego roku i nie od 2 lat. Słyszałem już wielu, wielu youtuberów na polskiej scenie, na niemieckiej scenie. Wiele różnych rzeczy, przeważnie na polskiej, to jest właśnie, w Polsce nie ma serwera. Łączymy się z innymi krajami, co jest bzdurą. Totalną bzdurą, która po prostu powstaje przez niedoinformowanie się. W Rosji mamy w Moskwie, w Polsce w Warszawie, Dania Kopenhaga, Holandia Amsterdam, Anglia Londyn, Hiszpania Madryt, Niemcy Frankfurt, Włochy Mediolan. Jak widzimy, w każdym kraju, z których wymieniłem, jest to 8 krajów, jest jeden, jedyny serwer, przynajmniej co do samej Europy. W Stanach Zjednoczonych mamy jeszcze serwer, nawet w Afryce Południowej mamy jeden serwer, w Australii mamy serwer, w Japonii, o ile się nie mylę, mamy serwer, ale te nas nie interesują, interesuje nas tylko Europa. Skupmy się przynajmniej na tym. Jeżeli was interesuje cała lista, to też chętnie coś wrzucę w link, albo po prostu wpiszcie w Google EW Server Locations i poszukajcie kilka postów, bo niektórzy pokazują tylko 2 kropki, bo są Mongołami i nie wiedzą, jak się obsługiwać na Doomu. Okej. Przejdźmy dalej. Jaką gra to rolę? I co nam to daje? Mając oczywiście taki router, trochę bardziej high-techowy, przykładowo NetDoomę, praktycznie tylko NetDooma to potrafi, możemy ograniczyć, w jakim rejonie szukamy gry. Czyli przykładowo, jeżeli wiemy, że okej, mieszkam 200 km od Warszawy, to ustawiamy 210 km w NetDoomie jako zasięg szukania lobby. I wtedy jedyna możliwość, jaką mamy, to jest połączyć się z serwerem w Warszawie. A 90, jak nie 95% lobby w Call of Duty w dniach dzisiejszych, to są to serwery. Hosty bywają bardzo, bardzo rzadkie. I hosty czasami, często gęstora, działają całkiem inaczej, niż wy myślicie. I oczywiście łącząc się z serwerem bliżej nas, będziemy też mieli mniejszy ping do danego serwera. Tak? Bo po prostu jest bliżej. Droga jest mniejsza. Dokładnie. Ale oczywiście nie każdy ma 200 euro, aby teraz sobie kupić taki router NetDooma. Tak? I do tego jeszcze nauczyć się go obsługiwać, bo wiele osób ma NetDooma i nawet nie wie, jak to działa. Lub myśli, że wie, a nie wie. Jak to zrobić, jeżeli nie mamy NetDooma? Bardzo prosta rzecz. Grupować się. W Call of Duty już od wielu lat jest pewien algorytm, który, że tak powiem, nie licząc AW-ów. AW był skill-based matchmaking. No, wiecie, o co chodzi.
I to na takim poziomie, że odległość do serwera praktycznie nie grała roli, tak? Tam był największy. W każdym mamy, ale na bardzo małym procencie. AW było jedyną, że tak powiem, odmianą tego. Dokładnie. I teraz grupując się w kilka osób, wiecie, okej, mam tutaj 3, 4, 5 teammateów z Polski, z którymi nie gram, to też z nimi grać, jeżeli macie ich na liście znajomych. Dlaczego? Bo ten algorytm, który wspomniałem, patrzy po prostu, jak zrobić, aby największej ilości osób w tym lobby zapewnić dobre połączenie do serwera. Jeżeli jest 5 osób z Polski lub 4 czy cokolwiek, to oczywiście okej, aż tyle ludzi stąd, no to połączmy ich, te całe lobby, z tym serwerem. I zawsze drogę do hosta będziecie mieli krótszą niż ktoś inny. Tutaj też znowu trochę matematyki, mógłbym wam tłumaczyć, jak działa piłeczka tu, tam i tak dalej. Pozostawmy ten materiał w miarę prosty do zrozumienia, tak? Dokładnie. I więc grupując się po prostu z ludźmi z tego samego rejonu, mamy większą możliwość, że znajdziemy hosta / serwer, który nam o wiele lepiej odpowiada, który jest bliżej nas. Tak? I teraz bardzo proste. Przykład. Znacie może AIDS Monkey, tak? Gość, fajny typ, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, tak? U mnie na kanale już nieraz się pokazał. Tam kiedyś mnie zajebiście olbrzymie wsparł, jak robiłem te Penguin Brothers Tournament, tak? Turniej Call of Duty. Super gość. Super gość. Jeżeli znacie Joshiego, to na pewno też AIDS Monkey'a albo Przemcioksa, obojętnie. W każdym razie AIDS Monkey mieszka w Stanach Zjednoczonych. I teraz on, grając z nami, ma pewne, że albo on będzie miał dupiate połączenie, albo my. Bo albo połączy nas z jakimś serwerem w Europie, albo go. Albo postara się wyszukać w miarę serwer jak najbardziej pomiędzy i wtedy będziemy mieli wszyscy złe połączenia. To jest rzeczą oczywistą, bo droga po prostu tego połączenia jest bardzo, bardzo długa. I obojętnie jaka jakość serwerów by nie była, ping, opóźnienie i wszystko będzie dość wielkie. Będziemy tracić pakiety i tak dalej, itp., itd. Będzie się grało dziwnie, tak? Tracąc pakiety, co może się wydarzyć? Że strzelamy, wyszliśmy 5 naboi u nas, z naszej perspektywy, ale do danego serwera doszło tylko przykładowo 4 naboje. Chociaż wyszliśmy 5. Bo gdzieś akurat te pakiety się straciły, które miały informację nabój. Przykładowo. I mimo, że widzieliście u was z perspektywy 5 trafionych naboi, nawet 5 hitów, 4 tak naprawdę doszły. Tak? Też trzeba brać pod uwagę. Dlatego wcześniej ten program, ping plotter, patrzenie przez 10-15 minut, czy się traci pakiety do serwerów, bla bla bla. Dokładnie. Więc w ten sposób możecie, że tak powiem, trochę to regulować. Po prostu grupując się w osoby z tego samego rejonu. Przykładowo ja, grając z ludźmi, którzy mieszkają w Polsce, mam prawdopodobieństwo albo połączyć się z serwerem niemieckim, który jest we Frankfurcie, albo z Warszawą. Zależy, których osób jest właśnie więcej. Dokładnie tak to funkcjonuje. Okej, jedźmy dalej. I teraz ważny punkt. To jest prędkość samego internetu w sobie. I jedno trzeba powiedzieć, gigabitowe połączenie internetowe, tak, 1 gigabit, 1000 megabitów nie oznacza, że będziesz miał god mode, ani trochę. Dlaczego? Bo sama gra w sobie, Call of Duty, potrzebuje nawet nie całkiem pół megabita, czyli 500 kilo. 500 kilobitów. Nie więcej. Są różne możliwości tego sprawdzenia, albo połączyć po prostu się do swojego routera. Jeżeli ma opcję takiego monitoringu, to można tamto sprawdzić, ile teraz gra je połączenia internetowego. Jeżeli ma się płytę główną z dwoma wejściami LAN, to możecie podłączyć konsolę do jednego z tych wejść, do drugiego wejść podłączyć swój internet i po prostu dawać przekierowywanie internetu i oczywiście włączyć na PC-cie programy monitorujące. Tak, są takie opcje. I sprawdzić, aha, tak mało internetu potrzebuje ta gra? No nice, czyli okej, prędkość internetu nie oznacza, jaki mamy ping i to i tamto. Też nie całkiem. Co prawda w Call of Duty nie, ale żebyście się nie nauczyli złego zdania, bo niestety jest za dużo, za często na internecie widzę. Tak, prędkość internetu też ma coś wspólnego z waszym pingiem. Nie w Call of Duty, bo Call of Duty potrzebuje za mało połączenia, aby grało to rolę. Ale zrobię wam teraz taki przykład, aby jak największa ilość ludzi to zrozumiała. Wyobraźmy sobie wieżowiec i listonosza. Ten listonosz ma paczkę w ręce. Tak? Pakiety, połączenie, odległość. Odległość to są te piętra i tak dalej, tak?
ping to jest ile będzie ten listonosz potrzebował, tak, aby z parteru dojść na daną odległość, pierwsze, dziesiąte piętro, to i tamto, lub z jaką prędkością. Nie tyle ile czas, tylko z jaką prędkością, tak? Bo jeżeli będzie szedł powoli, to na pierwsze piętro dojdzie w tym samym czasie, jak i na dziesiąte biegnąc, tak? Wiecie, o co mi chodzi? Więc z jaką prędkością on tam dojdzie, tak? I teraz bardzo prosta rzecz. Niby, jeżeli gość będzie biegnął szybko za każdym jednym razem, to na pierwszym piętrze będzie szybciej, na dziesiątym piętrze będzie wolniej, wszystko ładnie, tak? Bo paczka zawsze waży 1 kilo i nasze połączenie to jest 1 kilobit lub megabit, tak? I jest wszystko nice. Wtedy jeszcze nie gra to roli, tak? Bo wszędzie dojdzie w miarę szybko, zależnie od odległości, tak? Odległość po prostu wzrasta ping, tak? Jeżeli pingujemy serwer, który jest 300 km od nas, będziemy mieli większy ping, pingując serwer, który jest 10 km od nas, tak? To są te piętra, tak? Po prostu czym dalsza odległość, dość, że tak powiem, proporcjonalnie wzrasta ten ping. Okej, dopóki jeszcze nie gra roli połączenie, prędkość połączenia. Teraz, żeby prędkość połączenia wam, że tak powiem, trochę do tego przykładu dostosować, to jest to waga właśnie tej paczki. Jeżeli teraz ta paczka zamiast 1 kilo waży nagle 20 kilo, to mimo, że odległość jest ta sama, tak, to ping będzie wzrastał lub ten czas, aż on na danym piętrze się znajdzie. Ponieważ musi się napocić, namęczyć, aby tą paczkę wnieść do góry. I tak samo wygląda z przesyłem. Jeżeli ping testuje się przeważnie na bardzo małych pakietach, tak? Po ileś tam 10 bajtów, kilobajtów, czasami nawet kilkaset kilobajtów, wow! Są nawet połączenia, które chyba na 1 megabajcie testują, wow! Ale co jeżeli pakiet, sam pakiet miałby 20 mega? Jeżeli już kiedyś używaliście, nie wiem jaki dać dobry przykład, oprócz właśnie jakichś programów do łamania haseł czy cokolwiek, macie tam zawsze tak jakby daną bazę haseł, tak, gdzie jest 200 tysięcy haseł czy cokolwiek i to miałby być jeden pakiet, tak, jeden plik tekstowy może mieć przykładowo 13-20 gigabajtów, jeden plik tekstowy. Spróbujcie teraz pisać w pliku tekstowym tyle tekstu, aby on ważył 5 mega. Wszystko jest możliwe. Mówię, w Call of Duty nie gra to roli. Ale nie uczcie się tej regułki, że połączenie lub prędkość połączenia nie ma nic z pingiem do czynienia. Tak nie jest. Bo jeżeli pakiety będą wystarczająco wielkie, aby zapchać prędkość połączenia, to gra to nagle rolę. Bo ping nie może oddać sygnału z powrotem, że do niego to dotarło, dopóki do niego ten pakiet nie dotarł, a jeżeli pakiet jest wielki, to będzie się dłużej pchał po prostu przez te wolne połączenie. I wtedy wzrasta ping. Mówię, w Call of Duty przez to, że jest pół megabita jest potrzebne, nie gra to aż tak wielkiej roli. I tutaj teraz okej. To mam w takim razie, obojętnie jakie mam połączenie, 10 megabitów, 16, 20, 30 i tak dalej, to mam wystarczające połączenie, aby grać w koda. Czy mogę coś tutaj tak czy inaczej polepszyć? Zdecydowanie. Pierwsze, że tak powiem, hasełko to jest QoS. Jest to skrót pewnej funkcji w routerze, którą ma dość wiele routerów. Jest to przypisywanie priorytetu osób lub urządzeń połączonych z routerem. Czyli wasze telefony, wasz telewizor może, konsola, lub miejmy nadzieję, że nie konsola, że konsola kablem, ale inne rzeczy to i tamto. Tak, i że PC też kablem połączone, tu nawet nie chodzi o Wi-Fi, ogólnie połączone urządzenia, obojętnie przez kabel czy przez Wi-Fi, prawie że źle powiedziałem. I teraz tak, ten ogląda na telewizorze Netflix, ten sobie ogląda na telefonie YouTube i ty chcesz grać w koda. Przez to, że to połączenie będzie się mieszać, to i tamto będziesz tracił pakiety, będziesz miał lagi, a jeżeli akurat w Netflixie się będzie wczytywała scena, to będzie znowu lag, bo połączenie ci będzie ucinać to i tamto. Co zrobić, aby nie ucinało tego łączenia? I tu właśnie wchodzi ta funkcja QoS, czyli priorytet. Dajecie swojemu PC-towi, swojej konsoli ten najwyższy priorytet. Czasami nawet możecie ustawić, ile z danych megabitów waszego połączenia wy chcecie sobie przypisać i ograniczyć innym osobom połączenie, że każdy będzie miał tylko maksimum megabit, bo mu do Netflixa to wystarczy, a cała reszta połączenia dla was, ale są też inne rodzaje funkcjonowania tej, że tak powiem, funkcji. Teraz czy macie tą opcję, czy nie? Nie wiem, bo każdy prawdopodobnie lub co drugi z was ma inny router, po prostu wpisać QoS
iOS w Google i zaraz za tą nazwą wpisać model waszego routera. Jeżeli on tą funkcję ma, to znajdziecie też w ten sposób bardzo szybko tutorial, jak u was to odpalić, ustawić i tak dalej, itp. itd. Tutaj zależy od tego, jaka jest jakość routera, jaka to firma, jaka marka, bla bla bla, jaki model. Raz działa to lepiej, raz działa to gorzej. Ale jest taka opcja i możecie priorytetyzować. Też chciałem to napomnieć. Tak, żeby przykładowo z waszych, nie wiem, 2 megabitów, jeżeli macie wasz telefon przez jakąś głupotę, przez update'y czy cokolwiek nie ciągnął 1,5 megabita lub nawet 1,9, a wy dostaniecie dla Call of Duty nagle 0,1. Tylko ustawiacie odwrotem. Ustawiacie, ok, mój telefon ma zawsze maksimum 0,5 megabita, przykładowo. I wiecie, moje połączenie zawsze, cała reszta jest rozkładana na 1,5. Fajna rzecz. Jeżeli macie hybrydowy internet, tutaj w Polsce to jeszcze chyba nie jest rozpowszechnione. Tutaj w Niemczech ja takie coś mam, czyli internet, który łączy się z 2 różnych internetów, tak? Jeden, który idzie przez kabel internetowy, drugi, który idzie przez LTE, to jest łączone w jeden jedyny internet, tak? Nie 2 osobne czy cokolwiek, tylko w jeden jedyny i idzie do waszej konsoli, PC-ta i tak dalej. Tutaj zalecam bardzo grubo z własnego doświadczenia ustawiać na konsolę tylko i wyłącznie DSL. Tu idzie to w routerze telekomu ustawić tak, że przykładowo na PC-ta idą obydwa połączenia lub jest włączone w jedno, ale na konsolę idzie tylko i wyłącznie prędkość DSL. Dlaczego? Brutalnie zaniża to pingi. LTE po prostu ma do tego olbrzymi temperament, aby pingi były dość wielkie. Skaczą przede wszystkim, są bardzo niestabilne pingi na LTE. A więc, jeżeli jest opcja, zawsze przekładać na kabel, bo LTE jest do dupy. Dokładnie. Przechodzimy do ostatniej rzeczy lub do jednej z ostatniej i która jest chyba najbardziej ważna z tego wszystkiego. To są porty, czyli otwarty, średni, zamknięty NAT w grze. Problem, który bardzo wielu ludzi ma, z którym sobie bardzo wielu ludzi nie daje radę, chociaż wcale nie jest to ciężki temat. Po prostu wygląda bardziej skomplikowanie niż naprawdę jest. Teraz tak. Co jest NAT, co są porty, o co chodzi? Każda gra potrzebuje od naszego internetu, że tak powiem, pewne drzwi, przez które będzie przesyłać dane informacje, tak? Czy jest to sam PSN, tak? Czyli PlayStation Network, czy Xbox Live. Samo to potrzebuje połączenia, tak? Jeżeli stracimy połączenie z Xbox Live, to stracimy też połączenie z grą, mimo że są to inne serwery. Tak? Jesteśmy połączeni na jednej konsoli z kilkoma serwerami naraz. Na jeden serwer gry, drugi serwer samej konsoli w sobie lub systemu konsoli, to i tamto i jeszcze może gdzieś jakiś serwer update'u innej gry. Każdy z tych potrzebuje jakieś swoje drzwi, aby wejść do waszej konsoli, tak? Trochę tak głupio to brzmi, ale każdy, mam nadzieję, mnie zrozumie. Są to właśnie te porty. Tak? To są po prostu pełno okien i drzwi w naszym internecie, w naszym routerze. I router ogólnie mówi, aby nikt nam się nie włamywał i to i tamto i aby nie było zbyt wielkiego syfu i nie wiadomo co, to on ogólnie porty zamyka. To, co mu nie jest potrzebne, czyli te drzwi, które robią przeciąg, on po prostu zamyka, bo po co mają być otwarte? Po prostu tylko więcej przeciągu. Do dupy. Więc je pozamyka. I może być taka sytuacja, że akurat przez pewien port, przez pewne drzwi, gdzie ogólnie zawsze powinno przechodzić, nie wiem, informacja o flashbangu, teraz tak głupio to tłumaczę, ale są akurat zamknięte. I zanim on znajdzie inny port, przez który może się przecisnąć, czy to, czy tamto, trochę to potrwa. Albo zanim zapuka, zanim przyjdzie woźny i otworzy te drzwi, to też potrwa. I to jest to. Otwarte porty to jest coś bardzo, bardzo fajnego. I od tego właśnie zależy NAT. A NAT znowu w grze gra rolę z tym, czy będziemy dostawać hosta, czy będziemy my na serwerze rządzić, czy znaczy nie tyle co rządzić. Ale po prostu czy będziemy mogli zakładać lobby, to i tamto, tak? Czy będziemy mogli imprezę zakładać na PlayStation. Gra to dużą rolę. Czy będziemy mieli ogólnie problemy z komunikacją z innymi ludźmi. Jeżeli mamy średni NAT, to nie jest tylko, że nie możemy przykładowo założyć jakiegoś lobby czy cokolwiek, ale często, gęsto będziemy mieli dziwne, że tak powiem, problemy, utratę pakietów właśnie między tobą a gościem, z którym grasz. Bo właśnie niektóre pakiety uderzają w zamknięte drzwi i po prostu zostają utracone. Więc czasami właśnie może być sytuacja, że strzeliłeś 5 naboi, to co mówiliśmy wcześniej, tak? Nie wiem, jak to lepiej tak wizualnie wam wytłumaczyć. W każdym razie otwarty NAT to jest to, co chcemy mieć. Tak, i do tego trzeba otworzyć porty i są do tego dwie opcje. Opcja routera nazywa się UPnP. To jest, że otwiera router sam danemu sprzętowi, na którym to włączymy porty, które ten sprzęt potrzebuje. Czyli jeżeli w naszym routerze ustawimy UPnP, ma być włączone na naszej konsoli PlayStation 4,
to nasz router będzie pozwalał tej konsoli otwierać wszelkie porty, jaka ta konsola będzie potrzebowała. Fajne ustawienie. Jednak znowu tak jak i wcześniej z opcją QoS, zależy to od jakości routera, od algorytmów, które są zapisane i w jaki sposób on te porty otwiera, czy nie otwiera, czy zapisuje, czy przypisuje do IP i to i tamto i może to być skomplikowane. Może to dobrze działać, może działać też źle. Może niektórych portów po prostu nie chcieć otwierać, bo ma gdzieś u siebie czarną listę i mówi ten port jest B. Ale niekoniecznie dla nas, tak? Bo nie używamy jakiejś tam aplikacji, która kiedyś zrobiła w tym porcie problem. Więc nas to nie interesuje, ale gra to potrzebuje, więc chcemy mieć ten port otwarty. Co zrobić? Oczywiście otworzyć porty manualnie. To jest zdecydowanie lepszą opcją niż UPnP i też tą zawsze ja zalecam. Robię to od lat, dlatego zaraz listę, którą zobaczycie na ekranie, jest dość wielka, dość wiele portów i dużo portów, które już w międzyczasie nie są używane przez Call of Duty, ale były w MW2, przykładowo w BO1, były kiedyś te porty używane, tak? To jest lista, że tak powiem, portów już od kilku lat. Dobrych kilku lat. Ale zanim otworzycie porty, i bardzo ważna rzecz, bo to robi chyba 90% osób źle, które otwiera nawet porty, to jest przypisać stałe IP do konsoli. Bardzo, bardzo ważna rzecz. Są routery, tak jak mój i nie jeden Fritzbox, które sobie tak czy inaczej z tym radzą i potrafią, że tak powiem, te porty ruszać między różnymi adresami IP, tak? Czyli za każdym razem czytają adres MAC, to jest tak jakby adres ulicy danego sprzętu, i wie, ok, ten adres MAC to jest ta konsola, obojętnie jakie teraz ma IP i na tym adresie MAC mają być przypisane otwarte porty. Wtedy nie jest to problemem. Dużo routerów tego jednak nie ma i przypisuje tylko do IP. I teraz za każdym razem, jak resetujecie router, jak resetujecie przykładowo waszą konsolę, ta konsola dostaje nowy adres IP. Przynajmniej jest bardzo duże prawdopodobieństwo. Bo jeżeli podłączysz pierwszy wasz telefon podłączy z routerem, a dopiero potem konsola, to ta konsola będzie miała numer wyżej niż ten telefon, a może ostatnim razem było odwrotem. I teraz nagle wasz telefon będzie miał te wszystkie porty przypisane, ale nie wasza konsola i problem będzie dalej. A przeważnie po otworzeniu portów co trzeba zrobić? Zresetować konsolę. Więc tutaj często jest problem, że ludzie otwierają co prawda porty, potem resetują albo router, albo konsolę, bo tak trzeba zrobić i się dziwią, czemu dalej jest zamknięty NAT. No dlaczego? Bo konsola w międzyczasie ma nowe IP. Bardzo proste, więc zaczynamy od przypisania konsoli stałego IP. Jak to zrobić? Wejdź w konsoli na ustawienia sieci, tam możecie sprawdzić, jaki w chwili obecnej ma adres IP ta konsola. To znaczy, że ten adres IP w routerze był wolny. I zapisujecie sobie ten adres, jeżeli był wcześniej na automatycznym, na kartce i wchodzicie na ustawienia internetu, na konsoli, tak, tam dosłownie okienko wcześniej i robicie zamiast auto na adresie IP, robicie manualnie i wpisujecie jeszcze raz ten sam numer. Ale jeszcze problem nie rozwiązany. Konsola wie, że chce mieć na IP, ale nie wie tego wasz router. Teraz musicie pójść na router, niektóre sobie dają radę z tym, niektóre właśnie potrzebują jeszcze, że tak powiem, trochę serca. Nie mogę wam tego pokazać, bo każdy ma inny router, ale gdzieś tam macie ustawienie, właśnie przypisywanie danemu sprzętowi adresowi MAC, czyli danemu sprzętowi, tak, PlayStation czy cokolwiek, danego adresu IP. I to robicie jako pierwsze. Jeżeli to zrobiliście, to później przypisujecie do tego adresu IP wszystkie porty, które do danej gry plus do danej sieci, czyli PlayStation Network albo Xbox Live, albo Steam, albo cokolwiek, kolejne porty do kolejnych części Call of Duty, może do innych gier, które gracie, otwieracie te porty. Ważna rzecz, jeżeli przypisujecie porty manualnie, wyłączcie opcję UPnP. Jeżeli i to będziecie robić, mogą powstać konflikty w routerze i mimo, że obydwie funkcje będą pokazywać otwarte porty, te porty będą nadal zamknięte. Więc jeżeli otwieracie manualnie, wyłączcie funkcję UPnP. Jeżeli chcecie używać funkcji UPnP, to musicie usunąć listę manualnie otwartych portów. Ważna rzecz. Przy wielu, wielu routerach może to sprawić problemy. I teraz ja wam pokazałem moją listę portów, jakie ja używam, tak? To jest tylko i wyłącznie do PlayStation, nie do PC-ta czy cokolwiek, to jest tylko i wyłącznie do PlayStation. Mówię już, namieszana lista przez kilka lat z
części Call of Duty, do których porty potrzebowałem, tak? Więc mówię, do IW może jest i nawet i 1/3 potrzebna. Ale do innych kodów były potrzebne inne, lub może do innych gier, w które ja grałem. Bardzo ważna rzecz. I teraz do ostatniego punktu. Jeżeli to wszystko wam nic nie pomogło, wiecie, że gracie na kablu, wasz kabel internetowy jest git, gracie na monitorze, który jest też fajnie do gamingu zrobiony, super nice, czy macie zawsze czystą konsolę, dysk zawsze w pół pusty i tak dalej, pad podłączony padem, wasz ping jest zajebisty, pilnujecie, żeby to wszystko działało tak jak trzeba, wasza odległość do serwerów, dbacie o to, aby nie była jakaś za wielka, lub po prostu ograniczyliście dostęp do serwerów, czy cokolwiek, wasz internet jest zajebisty po prostu i wszystko zrobiliście to, co trzeba, porty otworzone, NAT jest otwarty w grze, ale dalej macie problemy z połączeniem w grze. Co zrobić? Zostaje wam tylko i wyłącznie dowiedzieć się od osób w waszym pobliżu, czy mają innego dostawcę internetowego i czy u nich jest ten sam problem. Ale nie wierzyć im w to, tylko samemu się przekonać, samemu sprawdzić. Albo grając, czyli zanieść konsolę i wypróbować, albo używając programów typu właśnie Ping Plotter lub innych. Tak, to był tylko przykład, nie, że reklamuję ten program czy cokolwiek, nie mam nic z nimi do czynienia. Tylko po prostu ja znam ten program, dlatego ja wam go podałem. Dokładnie, i wtedy jeżeli widzicie, aha, u niego ping jest serio połowę mniejszy lub nie wiem, o 1/3 mniejszy, byłoby mi już to warte zmiany, to zmieniacie dostawcę. Bardzo proste. Możecie jeszcze chętnie się z nim skontaktować, dać mu szansę coś zrobić w tym kierunku, ale jeżeli on tego nie będzie chciał, a tak niestety będzie w większości przypadków, to zmienić dostawcę. Nic wam innego nie zostaje. I pamiętajcie zawsze w głowie, że serwery Call of Duty już od wielu lat to są zawsze te same. To nie są tylko serwery Call of Duty, bo te same serwery są też dzielone na wiele innych gier i na wiele innych stron internetowych, które nic Activision lub Call of Duty do czynienia nie mają. Tak? To są zawsze te same serwery. Przykładowo Twitch używa kilka z tych serwerów. Przykładowo YouTube Gaming. Więc... ostrożnie. Przykładowo YouTube Gaming, ale tu ma trochę inną drogę do tej działania serwerów. To jest co innego znowu. Mniejsza z tym. Niepotrzebnie wrzuciłem. Co może robić u was wrażenie, że w jednym kodzie macie lepsze połączenie niż w innym? To jest kilka faktorów. To jest lag silnika gry, który w każdym kodzie jest inny. To jest lag wbudowany w grę, co jeszcze nie ma nic z połączeniem do czynienia, czyli nawet na prywacie go macie. To jest po prostu lag, taki buffer, tak jakby taką pamięć pomiędzy, nie wiem jak to wam wytłumaczyć najlepiej, w której gra po prostu ma możliwość decyzji, tak, lub przerabiania informacji. Przykładowo powiedzmy, że w IW, nie wiem teraz dokładnie, nie chcę skłamać, ale powiedzmy jest to 100 milisekund. To te 100 milisekund to jest taki buffer, gdzie po prostu gra ma czas zareagować na dane, które do niej przychodzą. Przychodzą informacje i gra mówi, ok, to musi tak i tak wyglądać na ekranie, tak i tak ma polecieć, tak i tak ma ten gość teraz wyglądać w tej grze. Tak, nie wiem, głowa mu pęka. I to są te 100 milisekund, które ta gra potrzebuje. I takie lag silnika jest zbudowany praktycznie w każdą grę. I tu trzeba przyznać, że w Call of Duty nie są to, że tak powiem, najmniejsze czasy. W każdym kodzie jest to coś, że tak powiem, są różne te czasy. Tak? W BO3 raz, raczej w BO3. W BO3 może być mniej lub więcej niż w IW, w innym kodzie znowu mniej lub więcej, to i tamto. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz. To jest lag compensation. Czyli przez problem, który powstaje, że jedna osoba siedzi bliżej serwera, druga osoba siedzi dalej serwera, tak? Teraz powiedzmy, jeden siedzi 300 km od serwera, drugi 100. To lag compensation, teraz tak bardzo prosto tłumacząc, ja będę robił teraz na dniach materiał na temat trade killi i też właśnie lag compensation, więc tam wytłumaczę wam to lepiej, ale taki krótki przykład. Gra za pomocą lag compensation próbuje właśnie tą różnicę 300 km a 100 km do serwera wyrównać. I tej osobie, która ma 100 km do serwera, powiedzmy, że w wirtualny sposób dodaje 200 km. Aby wyrównać tą odległość. I te lag compensation to jest po prostu do tej osoby, która w lobby ma największy lag. Lag jest dodawany sztuczny innym osobom w lobby, aby wszyscy mieli ten sam lub podobny do siebie. I teraz te lag compensation, zależnie od Call of Duty, działa raz wyżej, raz niżej. Przykładowo brutalny przykład to było Black Ops 2, gdzie lag compensation było najwyższe w historii Call of Duty.
tak? I też najbardziej widoczne. Mimo to grało się dość fajnie w tego koda, bo po prostu kod był zajebisty, tak? Black Ops 2 moim zdaniem był po prostu zajebisty. Mimo, że miał ten wielki problem z lag compensation, z ginięciem, mimo, że już było się 3 metry za ścianą. To jest właśnie lag compensation. I to może robić też duży wpływ na to, jak wam się odzwierciedla dane połączenie w grze. Lag compensation, engine lag, tak? Czyli lag silnika samego w sobie i jeszcze pełno innych faktorów. Z kim właśnie gracie, z jakim serwerem się połączyliście, przeciwko komu gracie, ale tylko dla waszej, że tak powiem, fantazji. Gdybyście mieli teraz dwie konsole PlayStation 4 koło siebie, na jednej odpalacie Black Ops 3, na drugiej odpalacie IW i z tym samym kolegą w lobby szukacie właśnie teraz meczu, w tym samym momencie, to jest w miarę duże prawdopodobieństwo, że obydwa lobby, w którym się znajdziecie, będą na tym samym serwerze, w tym samym budynku, w tej samej piwnicy. Tylko właśnie dochodzą inne faktory, gry samej w sobie, które mogą nam robić wrażenie, jakby to miało coś z połączeniem do czynienia, mimo że jest to lag samej gry w sobie lub lag compensation. Czyli po prostu w lobby jest jakiś frajer z debilnym internetem. I teraz, aby ten już bardzo długi materiał, tak czy inaczej, aby go powoli zakończyć, to teraz do każdego jednego z tych punktów, które starałem się naprawdę obficie wytłumaczyć, jeżeli tak czy inaczej są pytania, nie krępować się, stawiać, czym więcej, tym lepiej. Jeżeli do któregoś z tych punktów będzie wystarczająco dużo pytań lub naprawdę będą się te pytania po prostu rosły i rosły, to bardzo chętnie, naprawdę bardzo chętnie z głębi serca zrobię dla was kolejny materiał na temat jakiegoś z tych punktów całkowicie osobno. Dlaczego? Ja bardzo, bardzo lubię Call of Duty. Bardzo fajnie gram się w Call of Duty już od wielu, wielu lat. Od minimum, nie wiem, 3-4 lat nie mam żadnych problemów z połączeniem w grze, mimo że miałem różnych dostawców internetowych. Gra mi się fajnie, gra mi się przyjemniej i kocham tą grę. Jako YouTuber, który prowadzi kanał na temat tej gry, jako YouTuber, który bardzo chętnie gra w tą grę, jako osoba, która bardzo chętnie gra w tą grę, to cieszyłbym się, gdyby ta gra też jak największej ilości ludzi sprawiała tak samo przyjemność jak i mi. Więc bardzo chętnie pomogę wam w rozwiązaniu problemów, które wy macie. Tylko niekoniecznie ciągle powtarzać rzeczy, które ja już omówiłem w tym temacie, tylko jeżeli macie jakieś pytania dodatkowe. I to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie do końca, jak zawsze zapraszam na następnego razu, bye bye.